Moi kochani, bardzo Was ciepło dziś witam. Będzie o odwadze dziś. Będzie też o prawdzie i o prawie do wolności. I tej globalnej wolności, i tej osobistej. Bo żyjemy na naszej ziemi, w świecie wolnych ludzi, którzy mają fundamentalne prawa. O czym pięknie informuje polska konstytucja, czyli ustawa zasadnicza. Czy ktoś ją lubi, czy nie? Daje nam prawo suwerenów. Bohaterka mojej dzisiejszej audycji, niezwykle odważna prawniczka, radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, od czasu wprowadzenia stanu pandemii czynnie sprzeciwia się ograniczeniom praw i wolności obywatelskich. Mecenas Tarnawa-Gwóźdź pracuje z całych sił, sprzeciwiając się bezprawiu i stając w obronie każdego, kto ma odwagę powiedzieć drapieżnemu systemowi: nie pozwalam. Bo przecież mamy prawo odmówić zgody na wszystko, co odbiera nam wolność. Kluczem jest tu świadomość. Moja dzisiejsza gościni to istota świadoma i świetlista. Dlatego oprócz pomagania ludziom, dzieli się swoją wiedzą, zabierając publicznie bardzo odważny głos w kwestiach palącej niesprawiedliwości i dezawuując nieprzyzwoitość tych, którzy próbują odebrać zwykłym ludziom ich prawo do wolności i godności. W 2002 roku Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2004 roku skończyła studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła roczną praktykę w kancelarii radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym. Obecnie prowadzi działalność zawodową w ramach kancelarii J&Z Adwokaci i Radcowie Prawni w Bielsku Białej. Od 2005 roku współpracuje z kancelarią Marek Płonka i partnerzy. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Staje także za plecami tych, którym próbuje się odbierać ich prawa obywatelskie. Kasia broni ich jak prawdziwa lwica. Nasza Kasieńka staje w obronie każdego, komu system zaciska pętle wokół szyi. Na swojej stronie internetowej pod adresem kasiatarnawa.pl udostępnia słynne pisma, których użycie przez człowieka w opresji prawnej daje mu szansę uwolnienia się od nacisku systemu. Kasieńko, witaj najserdeczniej. Wszyscy na tym strumyczku Cię kochają. Bardzo się cieszę, że jesteś znów. Dzień dobry, Moniko. Witam wszystkich. Kasiu, będzie kilka trudnych pytań. Czy Twoim zdaniem każdy człowiek ma tę wewnętrzną potrzebę sprawiedliwości, którą Ty masz? Wydaje mi się, że tak. Natomiast nie wszyscy są tak aktywni w tym, aby dbać o tą swoją wolność, tą swoją przestrzeń. Niektórzy nie są do końca świadomi, jakimi możemy instrumentami operować i że tak naprawdę wszystko zależy od nas i wszystko zależy od naszej zgody. I zawsze staram się podkreślać, że jeżeli cokolwiek się wydarza i to budzi nasz sprzeciw, to w jakikolwiek sposób narusza nasze granice, naszą wolność, to wystarczy powiedzieć nie. I to jest tak naprawdę najważniejsze, bo niestety niemówienie nie powoduje, że ci, którzy te nasze granice naruszają, uważają, że mają przyzwolenie na to, żeby postępować dalej, żeby coraz bardziej ograniczać te nasze prawa. No właśnie, ty zostałaś prawnikiem, pewnie ze względu na dojmującą potrzebę sprawiedliwości. To jest bardzo trudna praca. Czy pamiętasz, jak to się stało, że podjęłaś tę decyzję, że w to idziesz?
To zawsze chciałam pomagać ludziom, zawsze lubiłam intelektualne wyzwania, zawsze łamigłówki były czymś, co najchętniej robiłam, rozwiązywałam w trakcie swojego wolnego czasu. Zagadki, bo tak też można potraktować naszą pracę, że niby stany faktyczne są podobne do siebie, ale tak naprawdę każdy jest inny, nad każdym trzeba się pochylić, w międzyczasie zmieniają się przepisy. No i ja faktycznie zawsze miałam bardzo duże poczucie sprawiedliwości, nie lubię, jak osobom słabszym dzieje się krzywda. Jestem bardzo wyczulona na punkcie dzieci, zwierząt, osób, które nie potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach same. No i zawsze, tak jak Grzesiek Skwarek mówi, wodniki pierwsze co robią, to pytają się, jak pomóc, co zrobić, i tutaj faktycznie to się sprawdza, to jest dla mnie bardzo ważne. No, dwa wodniki teraz rozmawiają, więc myślę, że będzie podniośle. Kasiu, ja wiem, że ty swoje działania opierasz głównie na wyszukiwaniu luk w systemie, które się stają sojusznikami takiego normalnego, zwykłego człowieka. No i dzięki temu dajesz nam wszystkim przestrzeń do oddychania, które się nam niby należy, ale moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia dla kontrolerów. I uważam, że to jeden z twoich najcenniejszych charyzmatów, że ty te luki widzisz ostro. Ja pamiętam, jak podczas słynnej audycji z sędzią Larą na moim kanale, która bardzo dużo tam obudziła w ludziach, po tej audycji sędzia Lara mi powiedziała: z tą Tarnawą Gwóźdź zrób program, bo to jest taki wybitny umysł prawniczy, ona naprawdę wie, co robi, ona jest wspaniała. No i wtedy zaczęłam do ciebie tarabanić, pamiętasz. Czy to się wszystko z tobą zaczęło, powiedz, w tej pandemii? Od kiedy ty się uaktywniłaś jako taka obrończyni silna praw obywatelskich? Hendy Choiński cię nazywa lwicą wolności. Czy ty od zawsze, no bo ty jesteś młodą osobą bardzo, a taką bardzo stanowczą, czy ty zaczęłaś te działania związane z naruszaniem konstytucji, no bo to trzeba tak nazwać, tak? Czy ty od razu się zajęłaś, jak tylko się zacisnęło to... ta obroża, ta kolczatka pandemiczna, czy ty już wcześniej byłaś tutaj uwrażliwiona, jak to było? Uwrażliwiona byłam zawsze, aczkolwiek nie patrzyłam się na to w tak dużym zakresie jak teraz, a mianowicie koncentrowałam się na swoich klientach, na tym, żeby im pomóc, i tutaj, no, nieskromnie powiem, mam naprawdę bardzo wysoką skuteczność i zawsze staram się swoją pracę wykonywać najlepiej, jak się da. Natomiast poziom tego rażącego naruszania konstytucji, bo to trzeba powiedzieć wprost, z jakim mamy do czynienia ostatnich 3 lat i nie tylko konstytucji, międzynarodowego prawa, karty praw wolności i praw obywatelskich, czy Kartę Praw Człowieka, to tutaj jest mnóstwo takich aktów międzynarodowych, które idą wespół z naszą konstytucją, czyli pokazują, jakie są granice ewentualnie ingerencji państwa w nasze prawa, wolności obywatelskie. I tak naprawdę uaktywniłam się dopiero właśnie 3 lata. To był, powiem szczerze, dla mnie najwspanialszy czas, ponieważ otworzył mi oczy tak naprawdę. Mhm. Wiem, że był trudny, ale dla mnie to był moment przebudzenia i jestem bardzo szczęśliwa, że tak się stało. A co do szukania luk, to jedno, natomiast tutaj najważniejszym elementem jest to, że to nawet nie jest szukanie luk, to jest punktowanie nieudolności przemyślanej albo może nieświadomej tych, którzy to wadliwe pseudoprawo tworzą, bo to sobie trzeba wprost powiedzieć, że to, z czym mamy do czynienia ostatnie 3 lata, czy rozporządzenia, czy zmiany w ustawach nawet, no to jest absolutnie niezgodne z aktami wyższego rzędu, czyli na przykład konstytucją, czy właśnie tymi elementami prawa międzynarodowego, o których przed chwilą wspomniałam. Ale tak, no zawsze miałam takie poczucie, tylko miałam teraz możliwość bardziej się rozwinąć, bo widziałam, że na szeroką skalę ludziom dzieje się krzywda, to są naruszane ich prawa, prawo do decyzji, prawo do wolności, ingerowanie w sposób absolutnie niedopuszczalny w ich życie, świadomość, w rodzinę, i no niestety postępuje to dalej. Dlatego wiem, że na pewno nie mogę spocząć na laurach, tylko będę się musiała rozwijać i te obszary, którymi się zajmuję, staram się łapać z każdej strony, tak żeby jak największą ilość ludzi uratować, pomóc im, pokazać im, jak się mogą bronić, bo naprawdę możemy się bronić, tylko trzeba chcieć. No i tacy jakby muszą pokazać pewne kierunki działania. W tym jesteś dobra, w tym projektowaniu obrony. Wiem, że zajmujesz się też prawami przedsiębiorców, tak? Że zrobiłaś akcję, nazwałaś sobie ją Sprzątamy też. Powiedz o niej parę słów, poproszę.
Akcja Sprzątamy ma na celu egzekwowanie praw w stosunku do organów publicznych, które zakazywały prowadzenia działalności gospodarczej, które doprowadziły tak naprawdę zamykaniem tych działalności, zakazami ich prowadzenia absolutnie wbrew konstytucji, bez jakiegokolwiek prawa, bo tutaj nie został wprowadzony żaden ze stanów wyjątkowych, który ewentualnie uprawniałby do tego typu działań, a ustawa o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym zapewne takim źródłem być po prostu nie może. No i stąd pojawiły się naprawdę dziesiątki, nie, setki wyroków sądów administracyjnych czy sądów karnych, które uchylały tego typu nałożone kary, decyzje administracyjne. No i to pokazuje wprost, że to, co się działo, z czym mieliśmy do czynienia, co jest naprawdę tragiczne w skutkach dla wielu przedsiębiorców, było absolutnie nielegalne. No i stąd właśnie pojawiła się akcja Sprzątamy 22 i tam można wyegzekwować, czy przynajmniej starać się, bo jeszcze ta świadomość niestety wśród organów orzekających nie jest, jest duża, ale nie jest niestety na tyle duża, żeby można powiedzieć, że jest to 100% skuteczność, ale tam właśnie znajdują się pisma, które pozwalają na to, żeby jednak starać się dojść do tej sprawiedliwości, dojść do tej prawdy, że to, z czym mieliśmy do czynienia, było absurdalne i absolutnie nielegalne. No właśnie, o Twoich pismach jeszcze za chwilę powiemy. Chciałabym im poświęcić osobny akapit. Natomiast jeszcze takie mam pytanie do Ciebie jako świadomego człowieka i prawnika zarazem, tak? Bo w tej pandemii żeśmy się tak konsolidowali, mieliśmy odwagę. Sama wiesz, że w tej chwili z tą odwagą no nie jest teraz tak hop hop, tak? Ludzie jakby zgaśli. Jak Ty myślisz, czy nie jest najwyższy czas przypadkiem, żeby powiedzieć, słuchajcie, teraz jest bardziej groźnie niż było. Jak Ty to oceniasz? Jaka jest sytuacja prawna? Co nas otacza? Jak Ty to widzisz jako prawnik i jako świadomy człowiek? No faktycznie jest tak, jak mówisz, czyli nastąpiło pewne rozluźnienie, relaks wśród naszych szeregów i ja cały czas staram się przy każdej możliwości wywiadów, spotkań z ludźmi mówić im, że to jest tylko cisza przed burzą. To, z czym mieliśmy do czynienia ostatnie 3 lata, to była tylko próba generalna, najgorsze i najtrudniejsze przed nami. Natomiast tutaj czasami podaję taki brutalny przykład, a mianowicie, jeżeli chcesz upolować ofiarę, to musisz ją najpierw zmęczyć. Dokładnie mamy z takim działaniem do czynienia, dlatego tak ważne jest, żeby ludzie odpoczęli może troszkę, może już powinni skończyć odpoczywać, bo naprawdę dzieją się bardzo złe, bardzo trudne rzeczy aktualnie i ważne jest, żeby po prostu wziąć się w garść, zewrzeć te szeregi i działać, bo zmęczenie to jedno, ale ja cały czas patrzę na to pod innym kątem, a mianowicie to nas uodporniło, to nas wyszkoliło, to nas wytrenowało. Ja mam nadzieję, że w ostatnim czasie ludzie odpoczęli, zregenerowali się w gronie przyjaciół, znajomych czy rodziny i naprawdę teraz już z powrotem się ruszą, ponieważ robi się bardzo niebezpiecznie, idzie kolejny etap tej całej układanki, ta machina faktycznie cały czas się toczy. Jeżeli my teraz nie powiemy nie, no to za niedługo nawet takie osoby jak ja nie będą w stanie pomóc, bo ja to zawsze powtarzam, że ja mogę pokazać tylko kierunek, ale prawdziwą siłą są ludzie. To, że oni się jednoczą, to, że działają razem, oni się tak naprawdę boją tłumu, boją się ogółu, boją się ludzi, a nie takich jak ja. My jesteśmy jak brzęczące muchy, które tam drażnią ten system, natomiast tak naprawdę cała siła jest w ludzie, w tej świadomości, w tym, żeby po prostu powiedzieć jasno dosyć, bo ten plan jest realizowany punkt po punkcie i dzięki takim działaniom, które my podejmujemy wszyscy razem, to powoduje, że on się cofa, on jest modyfikowany, utrudniamy wykonanie tego planu. Natomiast jeżeli my teraz zaprzestaniemy tego typu działań, no to niestety będziemy mieli poważny problem. Ja zawsze wychodzę z założenia i na tym też polega praca radcy prawnego, że my nie czekamy, aż się mleko rozleje i dopiero sprzątamy, ale staramy się zawsze najpierw zrobić coś, żeby przeciwdziałać, żeby móc spokojnie funkcjonować. Dlatego ja bardzo zachęcam do tego, żeby wszyscy się zainteresowali, czym się dzieje, bo z każdej strony teraz nas uderzają i to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu się ruszyli i zaczęli działać. No więc chciałabym zaapelować, żeby się nie zgadzać, jeśli system ciśnie. Macie, Łukasi, na stronie pisma na wiele ewentualności naciskowych. Te pisma możecie pobrać za 30 zł. Wierzcie mi, to jest wiele set razy taniej niż wynajęcie prawnika. I
te pisma mają olbrzymią skuteczność. Mamy taką zwrotną, że one działają, więc zanim podejmiecie jakieś kroki już bardziej takie profesjonalne, to skorzystajcie z tego, co na tej stronie Kasi jest. I dzięki temu Kasia będzie mogła urosnąć i będzie mogła wspierać się na innych fachowcach, którzy też będą mogli przyczyniać się do kontentu na tej stronie. Więc to jest pierwsza rzecz. Ja Cię bardzo za to kocham, za te pisma, bo wiem, że one uratowały skórę w pandemii naprawdę wielu osobom, którzy dzięki temu mogli poczuć się jak ludzie i ocalić swoją godność, bo to nie tylko chodzi o ocalenie finansów, bo ratowały ludzi od kar, tak? Więc mówmy o tym wprost. Natomiast ja bym chciała, żebyś ty się wypowiedziała teraz na temat tego nalotu dywanowego na naszą taką wolność duchową i nalotu dywanowego, który ma w nas wzmóc ten lęk, bo jak się weźmie pod uwagę te wszystkie ustawy, o których za chwilę powiesz, no to tak właściwie z każdej strony człowiek mógłby się czuć napadnięty i związany. Ale ponieważ Kasia ma wizję mówienia nie, bo kabałowi trzeba powiedzieć nie, i wychodzenia z tego uścisku systemu, to ja Ci teraz oddaję głos. Opowiedz nam o tych wszystkich ważnych ustawach, które dotyczą każdego z nas i w których ty znalazłaś w ostatnim czasie zwłaszcza cudowne, chwalebne i ważne ścieżki. Oddaję ci przestrzeń, Kasieńko. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze pozwolę sobie wrócić do skuteczności pism, bo powiem szczerze, siedząc przy biurku, ja nie wiem tak naprawdę, co się z tymi pismami dalej dzieje, tylko wiem, ile pism zostało pobranych. Ale no, ja wiem, bo mam zwrotne. Ja wiem. Właśnie, tylko że ja spotykam potem ludzi na wszelkich wyjazdach, festiwalach i do mnie podchodzą ludzie i mówią, że mi bardzo dziękują, że na przykład 150 medyków w szpitalu nie musiało się, że szpital odstąpił na podstawie tych pism od przymuszania ich do tego, że 100 pielęgniarek postawiło się, mówiąc kolokwialnie, i dzięki temu nie musiały się i mogły uratować swoje zdrowie. Dokładnie tak, tak. I w 150 szkół na Śląsku zdjęło po jednym piśmie moim, przyniesionym przez jednego rodzica, w jednej szkole, w stosunku najpierw do jednej klasy, potem do całej szkoły, 150 szkół zniosło sanitaryzm. Do mnie się zwracali zresztą dyrektorzy szkół z prośbą, jak to obchodzić, bo bali się ewentualnych konsekwencji z kuratorium. No ja oczywiście starałam się pomóc, to było robione nieoficjalnie, ale naprawdę no, mam ogromny odzew, że widzę, że naprawdę te pisma dużo wniosły, dużo dały w tym okresie. No i teraz dlatego postanowiłam dalej działać. Zresztą mam takie wrażenie, że ci, którym pomogłam przez te 3 lata, oczekują ode mnie od tego, że ich nie zostawię przy kolejnych tematach i że będę działała, no i staram się to robić. Dlatego zaczęłam od obronności, ponieważ od tamtego roku zaczynają być 19-latkowie brani na ćwiczenia wojskowe i są przymuszani do złożenia przysięgi i również są wzywani do weryfikacji kwalifikacji osoby, które są już na tym górnym progu, kiedy w ogóle mogą być wezwani do wojska, czyli ponad 50 lat. Tak? Więc tutaj widać, że ten element wrzucania nas w wojnę jest bardzo widoczny, dlatego przygotowałam przewodnik po obronności. To jest bardzo złożona materia, bardzo długo mi zajęło, żeby go napisać tak, żeby naprawdę przeciętny człowiek, nie mający żadnej styczności z prawem, mógł zrozumieć, o co mi chodzi. No więc starałam się to tak poukładać, żeby to miało ręce i nogi. Zrobiłam pismo odnośnie odwołania, skierowania na ćwiczenia wojskowe. Zmiana adresu. Zmiana adresu to jest bardzo ciekawym elementem, bo na przykład jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, to wystarczy złożyć oświadczenie o wyjeździe za granicę na pobyt powyżej 3 miesięcy. Nie trzeba żadnych załączników dołączyć i tak dalej. Znika się z systemu, ponieważ system nie jest zainteresowany ludźmi, którzy są za granicą. No i takich przykładów jest wiele, więc starałam się to tak poukładać, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Zmiana kwalifikacji wojskowej, bo ostatnio chłopak 19-letni, który nie ma połowy płuca, dostał kategorię A. No więc tego typu absurdy są. Widać, że faktycznie tutaj to postępuje, idzie jak najdalej, więc macie gotowe wzory, tylko bardzo proszę,
Jeżeli bierzecie jakikolwiek wzór pod uwagę, przeczytajcie jego opis, ponieważ przed wypełnieniem pisma tam znajdziecie pewne wskazówki bardzo cenne, które są ważne, z którymi warto się zapoznać, no bo one będą Wam potrzebne na przykład do wypełnienia pisma. Ja poza tym chciałam, żebyście zrozumieli, co wypełniacie, dlaczego tak, a nie inaczej. No i najwięcej czasu chyba zajęło mi skonstruowanie możliwości uchylenia się od przysięgi wojskowej, ponieważ w aktualnych przepisach nie mamy napisane dokładnie wprost, tak jak było we wcześniejszej ustawie, że żołnierzem rezerwy jest osoba, która przeszła ćwiczenia wojskowe oraz złożyła przysięgę wojskową, tylko jest to napisane w sposób zawalowany, ale można dokładnie taki sam wniosek wysnuć, dlatego przygotowałam również dwa wzory uchylenia się od złożenia przysięgi wojskowej, jak również możliwość uchylenia się od już złożonej przysięgi wojskowej. I to są najważniejsze elementy, więc ja zachęcam Was, żebyście zaczęli ewentualnie swoją weryfikację czy pogłębianie swojej wiedzy w tej materii od przewodnika po obronności i od tego wzoru o uchylenie się od złożonej już przysięgi wojskowej, bądź jeżeli dopiero Was to czeka, od tego możliwości uchylenia się. To są naprawdę ważne rzeczy, ponieważ może przyjść taki czas. Ja nie wierzę w to, że wojna zostanie przesunięta na teren Polski. Absolutnie takiej hipotezy nie biorę pod uwagę. I to z wielu względów takich stricte ekonomiczno-geopolitycznych. Natomiast nie zmienia to faktu, że ewentualnie można by naszych obywateli, bo tak została też skonstruowana umowa z Ukrainą, przerzucić na tamte tereny. No więc jeżeli ktoś chce walczyć na nie swoim terenie, za nie swój kraj, no to jest jego wybór. Natomiast jeżeli nie macie tego typu ochoty, to sugeruję, żeby z tych pism skorzystać. Kolejnym elementem, który tutaj też, którym się zajęłam, to jest kwestia transfuzji krwi. A więc bardzo dużo pojawia się informacji na temat ewentualnych powikłań w przypadku transfuzji krwi od dawcy, który poddał się terapii mRNA. No więc macie tam gotowe dwa wzory. Jeden w przypadku, jeżeli macie się poddać, już macie ustalony termin zabiegu bądź operacji, a drugie na przyszłość, gdyby coś, nie daj Boże, się wydarzyło, to w takiej sytuacji macie takie oświadczenie ze sobą, nie mogą Wam podać krwi z mRNA. Ja tym się będę szerzej zajmowała, jak tutaj parę innych tematów aktualnie pilących ogarnę, no to wtedy na pewno wrócę do tego, bo należałoby zadać punktom krwiodawstwa pytanie, czy jest to weryfikowane, czy ktoś wie, kogo krew, czy po takiej terapii, czy nie, jest ewentualnie podawana osobom, które nie zostały poddane iniekcji, więc ja mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, o co chodzi, nie chcę używać słów kluczy, żeby zaraz Facebook bądź inne cudo nie zablokowało Monice tego nagrania, ale tego typu tam rzeczy są. Kwestia sprzeciwu na oddanie organów, też pojawiły się takie problemy, że niestety obawy wśród ludzi, że mogą nie być ratowani z uwagi na pewne ewentualne tego typu zaszłości, w związku z powyższym macie tam również taki sprzeciw. Jest pismo odnośnie ewentualnego zmuszania dzieci do jedzenia insektów. No więc zachęcam, żebyście na tą stronę po prostu weszli, zapoznali się, bo na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. Są pisma dotyczące Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli kary za OC. Natomiast tutaj pojawił mi się pierwszy sygnał, mam 40 spraw w tej materii, jest totalna cisza, większość jest przedawniona już dawno. Natomiast fundusz chyba się trochę zdenerwował, bo parę tych pism zostało wysłanych i wczoraj się do mnie zwróciła klientka, mówiąc, że został wydany nakaz egzekucyjny i Urząd Skarbowy będzie od niej te pieniądze chciał egzekwować, więc będę dalej działała, będę dalej próbowała tutaj robić, żeby tutaj zatrzymać ewentualnie zakusy tego funduszu, żeby mógł coś zrobić nam, jakąś krzywdę, i również tam jest pismo dotyczące ewentualnie wezwania do zwrotu już uiszczonej kary, tak? No więc jak widać, idę w różnych kierunkach. Tam, gdzie Polacy są naciskani, gnębieni, nie ma, za to jest parę innych tematów, którymi trzeba się zająć, żeby po prostu no, powiedzieć w końcu dość, powiedzieć w końcu nie i nie pozwolić, żebyśmy byli z każdej strony po prostu naciskani, ograbiani, no bo to jest absolutnie niedopuszczalne.
No właśnie, trzeba wyrażać niezgodę. Jak wyrażamy niezgodę, nie ma do nas dostępu i tworzymy inną energię. No pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast Kasiu, wiemy o tych ustawach związanych z naciskiem na nasze majątki, z tym, że system chce się zasadzić na to, żeby nam wszystko zabrać, no i żeby uniemożliwić nam publikację i wypowiadanie się. Mi się wydaje, że to są niezwykle ważne przejawy wolności człowieka, żeby mógł zarządzać swoją pracą, efektami swojej pracy i niepodlegającymi cenzurze wypowiedziom. Co? No jak wiesz do czego piję, więc bardzo proszę o cenną wypowiedź na ten temat. Jest ustawa, która już została podpisana przez prezydenta naszego kraju i ona wskazuje, że w przypadku, jeżeli się współpracuje w jakikolwiek sposób, pomaga sile krajowi, który jest agresorem, tak? To w takiej sytuacji można skonfiskować nasz majątek i największym tutaj, najbardziej budzącym kontrowersję elementem jest to, że to będzie uznaniowa decyzja urzędnika, czyli już nie będzie to dokonywane na podstawie prawomocnego wyroku sądu, który musi przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, tylko samo podejrzenie, iż może dojść do tego typu współpracy, powoduje, że urzędnik ma prawo nam odebrać cały majątek, tak? I tutaj strasznie politycy się pochylają nad tym i mówią, że tutaj oponenci polityczni będą ścigani. Moim zdaniem jest to absurd, ponieważ to jest tak naprawdę jedna klika, tylko pod różnymi sztandarami, tylko się wymieniają co kadencję, żeby ci, którzy wierzą w wybory, myśleli, że mają jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Ja absolutnie się nie zgadzam z tego typu teorią. Moim zdaniem jest to teatr dla mas, dla nieświadomych ludzi i tyle. Więc tutaj na pewno nie chodzi o to, szczególnie, że w tej ustawie pojawił się taki zapis, że inne osoby, czyli mamy wymienionych funkcjonariuszy publicznych i inne osoby. Tymi innymi osobami są na przykład takie osoby jak Monika, jak ja, jak osoby, które czynnie działają, sprzeciwiają się temu, co się dzieje, które mówią systemowi non-stop sprawdzam i które mówią, że to, co się dzieje, jest absolutnie niezgodne i z polską konstytucją, i z prawem międzynarodowym. I w związku z powyższym myślę, że adresatami tego typu ewentualnych zakusów będą takie osoby jak my. Tutaj jest jeszcze dodatkowa rzecz, a mianowicie pojawił się projekt zmiany konstytucji, który już wprost tutaj pokazuje, że tego typu osoby mają być eliminowane z życia. Ja nie mówię absolutnie o tutaj rozwiązaniach typu uśmiercenie, aczkolwiek właśnie chodzi o wszelką możliwość pozbawienia działania, właśnie również uderzające w nasze majątki, pozbawiające nas środków do życia i naszego dorobku. Ale myślę, że akurat ta zmiana konstytucji to jest zasłona dymna tak naprawdę, bo no, tutaj parę innych rzeczy się dzieje nieciekawych, w związku z powyższym tutaj trzeba dać pewną pożywkę dla takich jak my, więc mamy tutaj zmiany konstytucji. Za to śpiochy, jak je pieszczotliwie nazywam tą drugą opcję, mają 800+ i też się nad tym rozwodzą. Chociaż teraz patrząc się już na tą ustawę, która została podpisana, tak, która jest nazywana powszechnie Lex, to jest pewna zbieżność pomiędzy jednym a drugim. Natomiast ja nie wierzę w to, że uda się uzyskać większość parlamentarną wymaganą, żeby tego typu zmiany konstytucji przeprowadzić, dlatego patrząc na to pod kątem stricte matematycznym, moim zdaniem jest to niemożliwe i dlatego jest to zasłona dymna, ale ustawa jak najbardziej została podpisana, przeszła, no i teraz musimy poczekać na pierwsze efekty komisji, która ma być powołana do tego typu działania. Oczywiście już ta komisja ma pensję ustaloną na poziomie 10 000 zł około, z tego co pamiętam, więc no, mamy kolejne... Prawo do eliminacji. Kolejne korytko. Tak, prawo do eliminacji i kolejne korytko dla tych, którzy jeszcze się pazurami trzymają tej władzy, no bo kadencja się kończy, mają być rzekomo wybory. Natomiast ja już to mówiłam wielokrotnie, powiem to jeszcze raz, bo może nie słyszeliście, że jeszcze przed Wigilią się dogadały i wszystkie urzędy centralne i najważniejsze stołki w naszym kraju zostały przekazane. Dlatego teraz będzie się teatr toczył w tym kierunku, jakim mamy wspaniałym wyzwolicielem i bohaterem jest pan, nie patrząc na to, dlaczego stracił poparcie społeczne przed wyborami wcześniejszymi i teraz będzie robiony wielkim bohaterem. Już zaczynają się protesty, cuda nie widzę, no więc teatr trwa, karawana idzie dalej. Ja myślę, że czas z tym skończyć, bo z tą farsą i w związku z tym również zaproponowałam
To jest inicjatywa jednego pana, który napisał komentarz pod jednym z moich postów. Ja niestety nie pamiętam, jak się ten pan nazywa, aczkolwiek inicjatywa zmodyfikowana przeze mnie, a mianowicie może byśmy zrobili referendum, w którym byśmy w tym momencie skrócili kadencję tym wszystkim ludziom, w którym byśmy zakazali tym politykom, którzy aktualnie piastują funkcje i ostatnie trzy kadencje to robili, piastowania funkcji jakichkolwiek publicznych i napływ świeżej krwi, tak? W związku z powyższym to by ten cały aparat ich, tą całą hierarchię na pewno by w sposób znaczny naruszyło i też oderwalibyśmy od tego korytka tych, którzy tyle lat już tam siedzą i absolutnie nic dobrego dla nas nie robią, wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej. A jeszcze ciekawą rzecz zaproponował ostatnio mi w rozmowie Artur Lala, który mówi, żeby wśród punktów odnośnie referendum wprowadzić zniesienie natychmiastowych immunitetów. I wtedy jestem ciekawa, ile osób by się z tego typu grona wybrańców narodu, oczywiście w cudzysłowie, pchało z powrotem tam, bo ja bym najchętniej im te immunitety odebrała i nie tylko na przyszłość, ale z ostatnich trzech lat i powyciągała konsekwencje, bo to trzeba na pewno zrobić. Tylko pytanie brzmi, co zrobimy? Czy zrobimy to skutecznie i czy którym trybem będziemy musieli iść? I czy mamy głos? Kasiu, powiedz, jak to działa w wypadku referendum? Jak my powinniśmy do tego podejść? Bo twoja inicjatywa wydaje się bardzo, bardzo sensowna. No mam nadzieję, to brzmi utopicznie, jeżeli byśmy porozmawiali ze śpiochami, aczkolwiek myślę, że jest nas na tyle dużo, że jesteśmy w stanie coś takiego przeprowadzić. Potrzebne jest 500 tysięcy podpisów pod taką inicjatywą i wtedy musi być zorganizowane referendum, w którym obywatele mogliby się wypowiedzieć. Tutaj pomysł Artura jest na tyle, jest genialny o tyle, że no, nie wierzę, że ze wszystkich opcji politycznych, nawet jeżeli te osoby mają poparcie, ci, którzy teraz tam są, albo ci, którzy aspirują, żeby się znaleźć w Warszawie, w parlamencie, żeby wśród ich zwolenników nie było osób, które uważają, że jednak ten immunitet to jest stanowczo za dużo, który powoduje bezkarność. Ci panowie, czy również te panie, co roku jak się zbliżają wybory, mówią o tym, że postawią kogoś przed Trybunałem Stanu, tylko wszyscy widzimy od 89 roku, że oni się tylko zmieniają, rotują, wszyscy grożą, ale jak tylko po wyborach już usiądą na stołkach, to nagle jest totalna cisza. Nie? Dlatego ja bardzo bym chciała tego rozliczenia, tutaj się wiele dziwnych rzeczy dzieje. Myślę, że jednym z elementów, które ma zasłonić właśnie ta zmiana konstytucji, to jest to, że pojawiła się znowu zmiana w ustawie o złożach naturalnych i tam się pojawiły tak zwane złoża strategiczne, które są wyłączone i mają nad nim mieć pieczę tylko Skarb Państwa, aczkolwiek jeżeli tak miało być, to dlaczego w ręce prywatne w tak prosty, łatwy i przyjemny sposób przeszło z ponad 130 koncesji na wydobycie najważniejszych złóż i ten, który ma koncesję, ma nie tylko dostęp i prawo do tego złoża, na które ma koncesję, ale wszystkie minerały, które znajdują się i rudy, które znajdują się po drodze, czyli jak coś jest na, dajmy na to, w kilometrze w głąb, to wszystko, co jest po drodze również ma prawo wydobywać i ma prawo czerpać z tego zyski. Dlatego ja myślę, że tutaj jednym z elementów, które przykrywają teraz te wszystkie fajerwerki i te protesty znowu na ulicach i na pewno tutaj chodzi o coś innego, aniżeli tylko i stricte o tą zmianę konstytucji. Wiesz co, Kasiu, ludzie jednak są prostego serca, tak? Nie dostrzegają tych wszystkich połączeń. Oni jak się wkurzają, to się wkurzają z tego powodu, że źle się czują, a rzeczywiście zrobiła się bieda, zrobiły się przestrzenie kompletnie takiej otwartej bezsilności. Wielu ludzi się tak czuje. Ludzie mają po prostu dość. Uważam, że dawno nie było tak dobrej okazji jak teraz, żeby spróbować takiej inicjatywy. Jeśli wzięłabyś to na siebie, to ja myślę, że ta społeczność tych świadomych mediów może by tutaj się skonsolidowała, co nie jest wcale takie łatwe też, bo my mamy kłopot z konsolidacją, z mówieniem jednym głosem i z odwróceniem się od polityki, bo od czasu do czasu pojawiają się
świadomi mówcy, którzy mówią, zachęcają nas, na tego głosujcie albo na tego głosujcie, wasze głosowanie uwolni was od waszej opresji. No a to wcale tak nie jest, bo ten system tak skonstruował całą tę tkankę, że na kogo byśmy nie zagłosowali, i tak pozostaniemy niewolnikami, jeśli się nie sprzeciwimy, a my mamy prawo tu być, mamy prawo się tutaj rozwijać i mamy prawo korzystać z tego, co jest w miejscu, w którym się urodziliśmy. Póki co to jest nasze przekonanie. Kasia jest reprezentantem prawa i myśli na pewno inaczej niż ja, ale ja nie bez kozery w tej audycji sobie tak mówię, bo uważam, że nikt nie ma prawa mnie tego limitować, jeżeli na przykład działam dla publicznego dobra. Kluczem do wolności jest porzucenie strachu, moi drodzy. Musimy się przestać bać, bo strach blokuje wolność. I Kasia dlatego szuka lekarstw na strach. Więc mamy Kasię Tarnawę Gwóźdź, naszą lewicę wolności, mamy jej pisma, mamy jej inicjatywę w zakresie referendum, która wydaje się w tej chwili fundamentalna. I ja będę starała się pilotować wszystko, co w tej sprawie się pojawi. Będę w tej sprawie wsparciem dla Kasi i myślę, że my wszyscy musimy teraz spróbować w tej kwestii powiedzieć: tak, jestem za referendum, mamy do tego prawo, to jest nasza inicjatywa jako suwerenów. Tutaj, gdzie jesteśmy, w związku z naszą konstytucją możemy taką inicjatywę rozpocząć, tak? Kasiu, co my powinniśmy zrobić w tej sprawie? Czy tylko mamy czekać na to, co ty powiesz i wtedy pójść dalej? Czy powinniśmy coś zrobić od siebie? Uświadomić innych, przygotować ich na to, że będzie tego typu inicjatywa. To jest bardzo ważne, żebyśmy w krótkim czasie, bo tam jest podejrzeć 3 miesiące na to, żeby zgromadzić te podpisy, po prostu, żeby to szybko, sprawnie poszło, więc trzeba będzie zrobić taką akcję, jak w sprawie. Tutaj udało się ogromnej rzeszy wspaniałych ludzi zrobić, że zdobyliśmy ponad w sumie teraz tam chyba 77 podpisów na petycję.pl, plus ja jeszcze dostawałam całe pudła podpisów w wersji papierowej. W związku z powyższym trzeba będzie taką akcję zrobić. Natomiast ja powiem szczerze, że muszę najpierw się zająć 2 innymi rzeczami, a mianowicie moja izba nie odpuszcza. I pomimo to, że zostałam prawomocnie uniewinniona w kwestii rzekomych gróźb lekarzy, naczelny rzecznik dyscyplinarny złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, więc muszę odpowiedzieć na nią. Druga rzecz, został uchylony wyrok uniewinniający mnie w sprawie rzekomego trollingu prorosyjskiego, no więc czeka mnie skarga do Sądu Najwyższego na to uchylenie. No więc muszę też troszeczkę zadbać o te swoje sprawy, bo jeżeli zostanie mi tutaj nałożona jakaś kara, która mi utrudni dalsze działanie, no to stałoby się źle, szczególnie, że ja niestety widzę, że wśród nawet prawników jest bardzo duże rozluźnienie i tych takich, którzy starają się czujnie patrzeć na to, co się dzieje, starają się reagować, jest na niestety bardzo niewielu, więc najpierw muszę się zająć tymi rzeczami, a od grudnia próbuję w końcu pokładać jedną rzecz, a mianowicie zarejestrowaliśmy i czekamy na efekt tej rejestracji stowarzyszenie, a raczej zmiany stowarzyszenia, bo przejęliśmy dobrostan, stowarzyszenie, które zrobiło naprawdę ogromną ilość dobrych rzeczy i to teraz będzie występowało dalej na arenie jako Synergia 44. Dlaczego 44? Bo to jest pierwsze pytanie. Z tej prostej przyczyny, że już Synergia jedna jest, nam zależało na tym, żeby to była Synergia, więc dokoptowaliśmy 44. Zaraz Grzesiu Skwarek powiedział, że 44 to jest również liczba nazwy Synergia, więc wiedzieliśmy, że wszystko się zgadza. I to będzie stowarzyszenie, w którym właśnie pokażemy to, o czym ty, Moniko, wspomniałaś. Mówisz, że w mediach macie problem, żeby mówić jednym głosem, żeby dojść do konsensusu. To jest bardzo przykre, ale my wam właśnie pokażemy, że można działać pod jednym szyldem, jak super sprawna maszyna, ponieważ Synergia łączy ludzi z całkowicie różnych środowisk, z całkiem innych światopoglądów. I my patrzymy się na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli, czyli w myśl tego hasła, o którym od 3 lat cały czas się posługujemy. I właśnie w ramach tego będę chciała tutaj nad tym projektem tego referendum się pochylić. To jest oczywiście sprawa pilna, natomiast jeszcze po drodze czeka mnie, bo się też cuda dzieją w szkołach.
Tutaj muszę skończyć właśnie te swoje sprawy, bo Izba jest bardzo waleczna. Nie sądziłam, że jest aż tak waleczna, że posunie się do tak zwanych środków nadzwyczajnych odwoławczych, żeby mnie ukarać. No więc tutaj też muszę tymi sprawami się zająć. No i jest jeszcze parę tematów innych, które trzeba ruszyć, a w międzyczasie zaczyna się sezon festiwali, tak? No więc w czerwcu to ja chyba nie będę ani jeden weekend w domu, bo będę jeździła i spotykała się z ludźmi, na co się bardzo cieszę. No ale to też oczywiście wiąże się z tym, że ja wtedy nie siedzę przy komputerze, nie pracuję, a to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o kwestię tego, co możecie zrobić wy, to kochani, bardzo was proszę, żebyście przygotowali się do tego, bo musimy zrobić to referendum. To jest bardzo istotny element. Ja to powiedziałam ostatnio w trakcie prelekcji u Tadzia Rolnika na Majówce i u Agnieszki Tadzia Rolnika. Tak, udostępniałam mu na wszystkich moich mediach twoje tak? wystąpienie. Uważam, że jest bardzo ważne. No i że zwraca uwagę na to, że my się musimy połączyć nie tylko jakby w sprzeciwie, ale w tej dobrej idei, która nas scali, skonsoliduje i spowoduje kontrę dla systemu politycznego, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby przejść na jedną, drugą, czy trzecią, czy piątą stronę, bo niektórzy mówią, że się inaczej nie da. No proszę, widzicie Kasię, która mówi, że kompletnie inaczej można, że można stawiać wszystko od nowa, na zupełnie innym gruncie, na gruncie połączenia, który to wydaje się najważniejszym gruntem, tak? To jest ta część wspólna tej naszej świadomości. Ale Kasiu, jak mówimy o świadomości, to pójdźmy jeszcze trochę dalej. Powiedzmy, co się dzieje w sprawie tego słynnego traktatu? No, prace trwają nadal. Tam parę krajów cały czas się sprzeciwia tym poprawkom, które mają być wprowadzone w przypadku IHR-u, bo musimy sobie przypomnieć jedną rzecz. Jedną rzeczą jest traktat przeciwdziałania, daje bardzo szerokie uprawnienia, wiążące, możliwość wydawania wiążących dyrektyw, czyli zmiana tej struktury jako takiego organu doradczego na coś, co będzie tworem nadrzędnym nad konstytucjami, nad innymi państwami. I tutaj, jeżeli chodzi o ten traktat, ja widzę pewne możliwości zatrzymania tej sytuacji, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak składałem sprzeciw w imieniu United for Freedom do naszego ministra zdrowia i do Komisji Europejskiej. Oczywiście odpowiedzi żadnej nie otrzymałam, ale pojawiło się na stronie Ministerstwa Zdrowia w lipcu tamtego roku, co dopiero teraz zostało wyłapane, na szczęście zostało, bo tutaj bardzo czujnie Emilia Sykut piluje tych wszystkich rzeczy i naprawdę chwała jej za to. Okazało się, że pojawiła się informacja wywieszona, że oni nie mogą się zgodzić na nasze prośby. No więc ja mam zamiar im odpisać, że to nie była prośba. To nie była prośba, tylko to było polecenie służbowe naszym pracownikom, bo ja chciałabym bardzo, żebyśmy się wyzbyli takiej świadomości, że politycy mogą z nami zrobić, co chcą. Absolutnie nie, to są nasi pracownicy. Pobierają od nas pensje, siedzą tam za nasze pieniądze i oni mają robić to, po co my ich wybraliśmy, a nie wbrew nam i ograniczając nasze prawa i wolności. No i teraz wracając do tego traktatu. Tam się dzieją, postępują te prace, on ma być podpisany bodajże w lipcu czy w maju 2024 roku. Nie uważam, że to się da zatrzymać, jeżeli nie, mam nadzieję, że ten czas wystarczy, żeby wystąpić, bo absolutnie jest niedopuszczalne to, co ten traktat mówi. Ten traktat prowadzi wprost do tak zwanego rządu światowego i to jest jeden problem, a znacznie bardziej niebezpieczny jest dla nas IHR, czyli to są te międzynarodowe przepisy zdrowotne z 2005 roku. Dlaczego? Ponieważ o ile traktat nowy musi być ratyfikowany, o tyle im się wydaje, że zmiany do IHR-u, w których na przykład jedną z elementów propozycji złożonych przez USA jest usunięcie obowiązku poszanowania praw i wolności człowieka przez usunięcie takiego zapisu i tam jest jeszcze wiele innych rzeczy. No więc to jest niebezpieczne, bo to jest teoretycznie zmiana tylko pewnych regulacji umownych, umowy, która została ratyfikowana przez nas bodajże w 2006 roku. Nie chcę wprowadzać błąd, ale wydaje mi się, że w 2006 roku. I teraz wyobraźcie sobie jedną rzecz, że oni dlatego pchają te takie najważniejsze rzeczy, najtrudniejsze rzeczy do przepchania, czyli całkowitą inwigilację, zniewolenie, całkowite pozbawienie suwerenności wszystkich krajów podlegających stricte pod widzimisię człowieka oskarżonego o zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli dyrektora, który ma bardzo wiele zarzutów i
wręcz do Trybunału Karnego są przeciwko niemu skierowane zarzuty odnośnie działania w huntach i jest to absolutnie wątpliwej reputacji człowiek. I on ma teraz decydować, bo ma takie widzimisię, kiedy wprowadza jakiś stan, jakie ograniczenia w jakim kraju, czyli w rękach jednego człowieka ma być nasz los, naszych dzieci i wszystkiego, co nas otacza, tak? Bo to również ma dotyczyć ludzi, jak również zwierząt i ochrony środowiska. No to są to absurdalne kompletnie zapisy i im się wydaje, że my się będziemy tego bali, że to będzie nas przerażało, a ja chciałabym tylko powiedzieć, że jest artykuł 92 naszej Konstytucji, który mówi wprost, że wszelkie umowy, traktaty, które powodują, mają jakikolwiek wpływ na nasze prawa i wolności obywatelskie, wymagają ratyfikacji referendum. Dziękuję, do widzenia. Właśnie. Tyle w temacie, tak? Więc oni licząc na to, że my się będziemy bali, czyli tutaj ten strach, to jest ten główny element, na którym opiera się ich cała ta machina, ta cała narracja. Kochani, jeżeli wy zbędziecie się strachu i zobaczycie, jak to jest wszystko szyte grubymi nićmi, zaczniecie się im śmiać w twarz, mówić prosto nie, to oni nic nie są w stanie zrobić. Co z tego, że podpiszą? Nawet jak Polska podpisze, no to co? No to co? To może czas zmienić tych, którzy podpisali. My mamy prawo wypowiedzenia każdej umowy, która jest niezgodna z tym, co chce naród, a naród sobie nie życzy tego typu ingerencji szaleńców. Tak? Naród sobie nie życzy rozkradania naszego majątku. Naród sobie nie życzy wysyłania Polaków na front nie naszej wojny, która została sztucznie wywołana przez USA, tak? I Rosję, bo to ja chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli jedno. Właśnie za to mam między innymi zarzuty, że ja popieram agresję rosyjską. Nie, absolutnie nie popieram agresji Nikt rosyjskiej. Nie popiera tej dla agresji mnie, rozsądnej. Tak, dla mnie to jest kolejny element planu, gdzie panowie się dogadali, bo ci, którzy się dogadują, siedzą sobie, a miliony nieświadomych ludzi za nich giną, tak? Albo tysiące, no na szczęście tu są tylko tysiące, ale jest to mniej niż na razie Druga wojna światowa chociażby. Im się wydaje, że oni będą tego typu rzeczy robili i my się będziemy na to godzili. A z jakiego powodu? No to jest absurdalne po prostu i dlatego tak ważne jest, żeby powiedzieć nie. Jak powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałam wtedy na majówce. Chcesz pokonać wroga, najpierw musisz wiedzieć, jak on myśli, tak? W jakim kierunku on idzie, jakie on ma plany, jaki on ma styl, tok rozumowania. I to są globaliści. Globaliści są kabalistami. Oni panicznie boją się karmy. Wszystko, co robią, muszą mieć na to nasze przyzwolenie. Milczenie, brak działania jest przez nich traktowany jak zgoda, że zgadzamy się na to, żeby posuwali się krok po kroku dalej, zaciskając pętlę na naszej szyi, tak? Więc wystarczy powiedzieć nie, nie zgadzam się na to. I w tym momencie oni mają poważny problem, bo to jest niezgodne z ich filozofią życiową, żeby tego nie nazwać religią, tak? Więc jeżeli my mówimy nie, wysyłając jakąkolwiek kartkę, wysyłając swój sprzeciw w petycję.pl, wysyłając list do naszego rządu, że się nie zgadzamy, to nie jest prawda, że to nie ma żadnego znaczenia. To ma największe, fundamentalne znaczenie, bo my jako świadomi ludzie musimy wyrażać czynnie swój sprzeciw, tak? Więc nie patrzcie proszę na to tak, co ja zrobię jeden, tylko weźcie pod uwagę, że jesteśmy całą społecznością świadomych ludzi, światłych ludzi, którzy nie pozwolą na to, żeby niszczono nasz kraj, żeby nam robiono krzywdę, żeby robiono krzywdę tym, których kochamy. I to jest najważniejsze. Jakakolwiek forma sprzeciwu powoduje, że oni nie mogą tego robić. I tyle w temacie. To jest tak proste, że aż trudne do uwierzenia. To jest cudowne, dlatego że to przenosi nasz zamysł na poziom energetyczny. Jeśli wrócimy na poziom energetyczny, to sobie przypomnimy, że jesteśmy suwerenami, że możemy tu stanowić i że od naszej woli zależy to, co się wydarzy. Więc jeśli my aktywujemy tę energię, a ty jako człowiek, który zna zapisy tego systemu i wolę kontrolerów, znajdziesz luki tam, gdzie trzeba i będziesz potrafiła się tym posłużyć, to popatrzcie, jacy jesteśmy silni razem. Nie damy sobie odebrać tego, na co oczywiście jest zakus. No i pamiętajcie, że jeśli ktoś jeszcze z was wierzy w politykę, to ja wam tylko przypomnę, że kabał opłaca i jednych, i drugich, i trzecich, i czwartych, i piątych, i szóstych energetycznie albo materialnie ze wszystkich kieszeni, jakie ma. I jeśli my sobie damy zawrócić w głowie tym przeciąganiem liny, no to na pewno niczego nie poprawimy, ale możemy powiedzieć
stop, nie pozwalam na to wszystko, co się dzieje, to mnie nie dotyczy i chcę postanowić inaczej, to możemy dużo zmienić. Myślę, że obecność Kasi dzisiaj Was w tym utwierdzi. Bardzo się cieszę, że się silnie wypowiedziałaś, bo to bardzo duży i silny głos. Czy chciałabyś 3 zdanka dodać na temat kur, kaczek i innych zwierzaczków, z którymi sobie mieszkamy i które są fundamentem dla wielu wolnych ludzi? Byłabym Ci wdzięczna. Wiem, że się spieszysz, ale to ważny temat. Powiedz jeszcze kilka słówek. Oczywiście. W tamtym roku pojawiły się zapisy, może zacznijmy od nasion. W tamtym roku pojawiły się pewne zapisy, które spowodowały, tak naprawdę 3-4 lata temu się pojawiły, ale bardzo głośno się zrobiło rok temu na ten temat, że bardzo wielu rolników rozdawało swoje nasiona, żeby inni ludzie mogli hodować zdrową żywność w swoich ogródkach. No i tutaj pojawił się problem, ponieważ urzędy zaczęły dość mocno takie osoby monitować, że otrzymają karę administracyjną za to, że się nie zarejestrowały. Ja skonstruowałam umowę sprzedaży nasion, gdzie za złotówkę, 2 złote, można te nasiona, obchodząc znowu pewne zapisy, można bez żadnego problemu nie dawać, tylko sprzedawać za tą złotówkę czy 2 złote, tak? I to jest bardzo ważne. To pismo akurat znajdziecie w pismach do pobrania, to są darmowe pisma, więc umowa sprzedaży nasion jest w pismach darmowych, czyli w tych wcześniejszych pismach. Tam znajdziecie ponad 50 wzorów pism, które Wam udostępniłam za darmo w czasie pandemii. No i jednym właśnie z nich, z ostatnich pism była właśnie umowa sprzedaży nasion, więc zachęcam, żebyście się to zapoznali z jej treścią, bo to jest bardzo ważne i możecie w sposób legalny, spokojny dalej rozdawać nasiona, przepraszam, sprzedawać nasiona. I to jest jedna rzecz. Natomiast już wśród tych pism płatnych, ja powiem szczerze, połowa tych pieniędzy to są podatki i opłaty, reszta jest mi po prostu potrzebna, żeby dalej kontynuować dla Was pracę, bo tutaj system naprawdę robi bardzo różne dziwne rzeczy, żebym ja Kasiu, Wam tej pomocy świadczyć nie mogła. Kasia, ja się wtrącę. Ja chcę powiedzieć, że słuchajcie, ci wszyscy, którzy macie różne głupie występy na osranym Facebooku, Kasi, ja do Was teraz mówię. Dajcie sobie spokój, bo to jest wiele godzin ciężkiej pracy. Chciałabym powiedzieć, że zależy nam na tym, żeby ci, którzy szerzą świadomość, mogli rosnąć, żeby ich kancelarie rosły i te pisma mają się do tego przyczynić. Dochód z tych pism, a naprawdę pójdźcie sobie po rozum do głowy i zobaczcie, ile będziecie musieli zapłacić, żeby wynająć prawnika, który Wam takie pismo napisze już w ramach normalnej pracy. Także ja tutaj tylko tyle miałam. Kasiu, kontynuuj. Dziękuję bardzo. I wracając do zwierząt. Pojawiło się w tym roku, w styczniu, zaczęło obowiązywać okresem takiego okresu przejściowego, czyli do 30 kwietnia, ustawodawca nakazał wszystkim, absolutnie wszystkim właścicielom kur, krów, kóz, baranków, czyli wszystkich zwierząt gospodarczych. Na razie jeszcze to nie obowiązuje psów i kotów, ale jest to zrobione na podstawie ustawy dotyczącej zwierząt domowych typu koty, psy, chomiki, więc to jest kolejny element, więc jeżeli teraz się nie postawimy, to kolejnym elementem będą właśnie ci nasi milusińscy, którzy śpią z nami w łóżku na naszych kanapach i z którymi chodzimy na spacer albo którymi się opiekujemy po prostu. Więc na razie dotyczy to tylko zwierząt gospodarczych, te, które wymieniłam na początku. Jest obowiązek ich dodatkowej rejestracji i dotyczy to nawet jednej kury bądź jednego jaja lęgowego, czyli jedna kura już według ustawy i rozporządzeń Unii Europejskiej jest stadem. Jedna krowa też jest stadem. No tak, no kiedyś było kształt marchewki i długość knota świeczki, prawda, był omawiany przez eurodeputowanych, no to teraz mamy taką ciekawą definicję. O co w tym chodzi? Zobaczcie, co się dzieje w innych krajach, zobaczcie, jak szerzy się zaraza i są wybijane całe fermy. U nas też to już się dzieje. Ostatnio na Śląsku zostało wybitych ponad 15 tysięcy kaczek z powodu takiej zarazy, natomiast nikt nie badał tych kaczek, po prostu przyszedł pan, powiedział, że jest zaraza i trzeba w tym momencie wybić całą fermę. W związku z powyższym ja od już prawie roku proszę Was, jeżeli ktoś ma decyzję tego typu o natychmiastowym uboju zwierząt, bardzo proszę, żebym ją dostarczył, bo ja chciałabym Wam zrobić wzór odwołania od takiej decyzji, żeby zatrzymać to szaleństwo.
I ma to w konsekwencji, patrząc na to, co się dzieje w Chinach, nie tylko, doprowadzić do sytuacji, że nie będziemy posiadali zwierząt, no bo jeszcze przez przypadek, nie daj Boże, w przypadku skrajnego głodu moglibyśmy je chcieć zjeść, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby jednak całkowicie zniszczyć polskie rolnictwo, zniszczyć polskich przedsiębiorców, dlatego pojawiła się taka wspaniała regulacja. No i oczywiście ja mam wrażenie, że oni czytają między innymi moje posty, ponieważ jak ja opublikowałam post w tej materii, to na drugi dzień pojawił się, albo jeszcze w tym samym dniu, po paru godzinach pojawił się komunikat na stronie Ministerstwa Rolnictwa, żeby nie rejestrować kur ani jaj lęgowych, bo oni będą robili zmiany, jest projekt zmiany. No i co? I mamy 7 czerwiec i dalej nie ma żadnej zmiany, czyli nadal to obowiązuje. To prowadzi do tego, że jeżeli przyjdzie kontrola i ktoś ma w swoim ogródku 3 kurki, które mu znoszą jajka, to dostanie karę za każdą kurę 10 czy 15 tysięcy złotych kary za to, że jej nie zarejestrował, tak? Im większe zwierzę, tym większe kary. Kara za krowę albo konia to jest chyba 7-krotność minimalnego wynagrodzenia, nie, średniego wynagrodzenia za pracę, czyli to jest 7 razy bodajże w 2023 roku 7,5 tysiąca, no to sobie policzcie, za każde zwierzę, które nie zostało zarejestrowane. Przemieszczenie świnki, jeżeli powyżej miesiąca się znajduje w innym miejscu, musi mieć swoją, no aha, w ogóle, bo zwierzęta mają swoją siedzibę, rejestruje się siedzibę zwierzęcia oraz ma swój identyfikacyjny numer, więc jeżeli przemieszcza się zwierzę powyżej 30 dni, to trzeba szybciutko pędzić i nadać mu nową siedzibę i nowy numer rejestracyjny. Czyli chcą mieć totalny wgląd, totalną inwigilację nad tym, gdzie znajdują się zwierzęta w konkretnym momencie, tak? No to odpowiedzcie sobie na pytanie, po co to jest robione. To dla mnie dość oczywista jest odpowiedź, dlatego zajęło mi trochę czasu wymyślenie, co z tym zrobić. I tam dość sprytnie podszedł projektodawca, czy już teraz autor tego obowiązującego aktu, ponieważ tam mamy napisane, że każdy posiadacz zwierzęcia, tak? Posiadaczem zwierzęcia zgodnie z kodeksem cywilnym jest właściciel, najemca, dzierżawca, kto jeszcze, pożyczkobiorca, no bo można pożyczyć na przykład, tak, na przykład w celu pokrycia zwierzęcia, więc wszystkie możliwe formy, zastawnik, więc każda możliwa forma posiadania jest objęta obowiązkami wynikającymi z tej umowy. Tam jest bodajże 17 przypadków, kiedy można ukarać takiego posiadacza i jest, to są naprawdę absurdalne niektóre zapisy, ja tego nie będę wymieniać, bo to jest też dość złożona i szeroka materia. Natomiast udało mi się to troszeczkę ominąć, ponieważ autorzy zapomnieli o takim stanie jak dzierżenie. Dzierżyciel to jest ktoś, kto dzierży w imieniu i na rzecz kogoś innego, taki pełnomocnik, tak? I na przykład dajmy na to, Monika mieszka w Niemczech, ja mieszkam w Polsce, ja mam 3 kury i 2 kozy i nie chcąc ich rejestrować, ja je daruję Monice, a Monika mieszkając w Niemczech, no nie jest, nie podlega takiemu durnemu prawu. Dokładnie tak. W związku z powyższym Monika staje się właścicielem moich 3 kur i 2 kóz i Monika od razu, podpisując ze mną umowę darowizny, przekazuje mi te zwierzaki w dzierżenie, czyli one nie opuszczają swojego miejsca, w którym sobie aktualnie stacjonują i na tej podstawie ja dzierżę w imieniu Moniki. Już nie mam tych obowiązków, bo jestem tylko posłańcem, jestem tylko pełnomocnikiem i mam obowiązek się zajmować zwierzętami Moniki, tak? Czyli i dajesz tak, że mi swoje zwierzęta, tak, a tobie je wydzierżawiam. Ja tobie je daruję, a ty mi je nie wydzierżawiasz. Właśnie tu jest ten myk, na który się łapią wszyscy. Dzierżawa to jedno, a dzierżenie to drugie. No chciałam, żebyś to podkreśliła. Tak, nie jesteśmy słusznie, bo to tu jest największy problem. To nie jest dzierżawa, tylko dzierżenie. To są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o kwestie nazewnictwa instytucje, natomiast całkowicie kolosalnie różnią się stanem prawnym. W związku z powyższym, jeżeli ja podaruję to Monice te swoje zwierzątka, Monika mi je daje w dzierżenie, nie w dzierżawę, w dzierżenie. I Monika jeszcze daje mi pełnomocnictwo, żebym mogła te zwierzątka w razie potrzeby iść z nimi do weterynarza albo weterynarza zobaczyć, mogę je leczyć, mogę je pokrywać, mogę je sprzedawać, mogę nabywać nowe zwierzątka. W
W przypadku nabycia nowego zwierzątka, znowu ja będę, zrobię to w imieniu i na rzecz Moniki, więc dalej będę ich dzierżycielem, więc ewentualnie można by aneks do umowy rozszerzający ilość dzierżonych zwierząt tutaj, żeby było wszystko zgodnie z prawem, prawda, żeby było zgodnie ze stanem faktycznym, więc wtedy możemy rozszerzyć zakres tej umowy dzierżenia. No i na tej podstawie oczywiście pełnomocnictwo nie uprawnia mnie do tego, żebym odbierała jakąkolwiek korespondencję w imieniu Moniki, bo ja tylko mam to pełnomocnictwo do tego, żeby opiekować się tymi zwierzątkami, ale korespondencja absolutnie nie. Korespondencję wszelką od instytucji odpowiedzialnych za to, żeby pilnować i karać i kontrolować, no to proszę kierować bezpośrednio do Moniki, do Niemiec, prawda? A ty będziesz miała prawo zrobić sobie jajecznicę, bo jak na razie to każde jajko podlega rejestracji. Teoretycznie w myśl ustawy. Lęgowe. Nie, jajka, z których jajecznicę robimy, nie, ale lęgowe, czyli z których się nam wykluje pisklątko, które daje możliwość, że będziemy mieli kolejnego zwierzaka. Nie? Dobrze, natomiast... na etapie jajka trzeba je zarejestrować, a wszystkie jajka są potencjalnie lęgowe. No nie, lęgowe to są te po randce kury z kogutem, no ale ja nie wiem, jak to... To właśnie, szczerze, jak to nie wiem, jak oni, jak rolnicy, czy osoby posiadające kury i koguty, może ktoś podpowie, rozpoznają, niektóre jajka już są po tetatet kury i koguta, a które nie, w związku z powyższym, no tutaj to taka zagwózdka. No taka, znaczy prawda. Ustawa nie rozjaśnia tych absurdów? Nie, żebyście... nie, mówi tylko, że jest jajolegowe, właśnie też się nad tym zastanawiałam, ale niestety nie zna, na to nie odpowiedziano w tej wspaniałej ustawie. Nie, w tak samo w super dwóch dyrektywach unijnych, które stanowią kanwę do stworzenia tej ustawy, również nie ma odpowiedzi na to pytanie, w którym momencie, kiedy ewentualnie, czy kogut już z kurą był, czy jeszcze nie był, no ciężko stwierdzić. No. Także słuchajcie, takie prawo jest w tej chwili, więc prawo stanowią politycy. No, jak wiemy, wielu moich mniej świadomych znajomych ma teraz taki dylemat, Boże, na kogo głosować? Ja wam powiem, na kogo głosować, na referendum głosować, bo to jest nasza jedyna ucieczka z tego dnia świstaka, który jest nam fundowany cały czas i który, jak widać, zmierza pod walec. Jeżeli nie uciekniemy z tej ścieżki, no to skończymy pod walcem. Cieszmy się, że mamy Kasię, że mamy też sędziów świadomych. Ja to wiem, że mamy. Ja co najmniej dwóch takich sędziów znam osobiście. I uważam, że trzeba wykorzystać to, że odpoczęliśmy, jak to powiedziała Kasia w tej audycji, i mamy w tej chwili już taki w sobie zaczyn do połączenia się. Bo wiecie, jeśli są ludzie, którzy potrafią przemówić na rzecz połączenia, to oni są naturalnymi liderami społeczności, a nie ci, którzy dzielą. Od początku, odkąd do was mówię, mówię, szukajcie punktów zbieżnych, a liderzy wtedy, kiedy przyjdą, będą was łączyć, a nie szatkować. I nie będą wam mówić, że ktokolwiek, kto mąci czyjekolwiek prawo do świętego pokoju, to jest jakikolwiek święty mąż. Nie, święty pokój to jest wynik społecznego połączenia, wynik szukania zbieżności i wynik budowania wolnych społeczeństw. Nie wiem, Kasiu, czy nie za dużo powiedziałam, ale mam nadzieję, że się tutaj wypowiesz na ten temat. No ja zgadzam się z Tobą w 100%, dlatego już od pewnego czasu podkreślam, że to są tylko pracownicy, tylko no, ostatnie 3 lata pokazały, że chyba nie dla nas pracują, tak? Nasi pracownicy, za których my płacimy, ale wykonują chyba absolutnie nie to, co jest dla nas dobre i na pewno nie jest to spowodowane tymi dyrektywami czy wytycznymi, które sami zakreślili tak naprawdę sobie jako wybrańcy narodu w trakcie wyborów. No ja powiem szczerze, no ja nie wierzę w wybory, nie wierzę w politykę. Znaczy, podobno ja też uprawiam politykę, tak? Czyli pokazując się, podejmując pewne decyzje, podając pewne fakty, jednak kreując jakąś rzeczywistość, podobno to też jest element polityki. Natomiast jeżeli nawet jest element polityki, no to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na wiejskiej, tak? Ja nie wierzę w pchanie się do tego samego zdeprawowanego koryta jako coś dobrego, coś, co może zmienić. Jeżeli niektórzy uważają, że to jest dobra droga, ja oczywiście życzę powodzenia. Mam wielu przyjaciół, sprzymierzeńców, którzy uważają, że to ma sens. Ja tego absolutnie nie neguję, tak? Ja tylko mówię o swoim indywidualnym, osobistym zdaniu. Będę kibicowała, będę się patrzyła wam na ręce, jeżeli się tam dostaniecie. Więc ja nie chciałabym, żeby to było odebrane tak, że ja dyskredytuję kogokolwiek, kto uważa, że to ma sens, że wybory mają sens.
że powinien się tam znaleźć, że można w ten sposób coś dobrego zrobić. Ja oczywiście kibicuję takim osobom, jeżeli oczywiście są to osoby z tych środowisk, które starały się walczyć przez ostatnie 3 lata o prawa i wolności obywatelskie. Natomiast no, nie jest to moja droga, nigdy nie była i na pewno nie będzie. Ja uważam, że tutaj prędzej powinniśmy się skierować do tak zwanej demokracji bezpośredniej. Tutaj Janusz Zagórski z całym zespołem ludzi robi kawał doskonałej roboty i może właśnie kwestia tych e-parlamentów to jest przyszłość naszego kraju. Niech referendum na pewno do tego doprowadzi, prawda? Niech ta akcja właśnie, do tego doprowadzi, tak. bo jeżeli miałoby dojść do demokracji bezpośredniej za pomocą tego systemu, to ona nie będzie bezpośrednia. No tak, no to nie ma takiej opcji w ogóle. Nie ma takiej opcji, a tworzenie dwóch systemów równolegle, jedni w Sejmie, drudzy w formie e-parlamentu, no raczej jest absurdalne, tak? Dlatego właśnie to referendum jest, wydaje mi się, takim mocnym elementem, który pozwoli uciąć to wszystko, co się dzieje, rozgonić tą chucpę, niech oni jadą na wakacje, z których nigdy nie wracają i do tych, których tak kochają i w stosunku do których są tak lojalni, bo na pewno nie są lojalni w stosunku do polskich obywateli. I to widać po coraz większej ilości kar, coraz wyższych mandatach, właśnie ograniczaniu praw i wolności obywatelskich, tak? Wprowadzaniu absurdalnych przepisów. Przecież jest naprawdę paręset wyroków sądów administracyjnych, sądów karnych, które pokazują, że to, z czym mamy do czynienia, jest absolutnie niedopuszczalne. I co, oponenci z PO teraz wrócą i teraz zrobią porządek, ale w którym kierunku? Komu, z kim oni tak chętnie sobie rękę podają, jakie oni mają zapatrywania? Zobaczcie, w jakim kierunku to idzie. To jest absolutnie niedopuszczalne, co się dzieje, chociażby patrząc na szkołach. Też właśnie zadzwoniła do mnie pani z jednego ze stowarzyszeń, prosząc, żebym się zajęła tym tematem, prosząc o interwencję, bo ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjna i otwarta i uważam, że każdy może żyć tak, jak chce, jeżeli nie robi komuś innemu krzywdy, ale nie można pozwolić na to, żeby narzucano nam pewne modele zachowań czy pewne filozofie, które są niezgodne z naszym kodeksem wartości. W związku z powyższym no absolutnie nie możemy się na to zgodzić i czas powiedzieć nie, nie tylko w tym temacie, ale generalnie. Nie pozwolić na całkowite wywrócenie naszego świata, naszego światopoglądu, naszych wartości, bo kilku panów w garniturach w Brukseli albo na innym kontynencie postanowiło zrobić tak, a nie inaczej, bo taki mają plan. Nie dla tego typu działań, nie dla wszelkich prób naruszania naszej wolności, naruszania naszej nietykalności osobistej, nie dla łamania naszych praw i czas, żeby to wszyscy zaczęli mówić głośno, bo ja widzę, że się naprawdę wśród tych, którzy do tej pory byli śpieszkami, naprawdę pojawia się coraz więcej pytań, coraz więcej wątpliwości. Ostatnio dostałam mandat, znaczy nie dostałam, nie przyjęłam, za rzekome przekroczenie prędkości, no i powiedziałam policjantom, że trochę mi spadli z nieba, bo może czas, żeby zadać pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy należy karać, czy można w ogóle zgodnie z polskim prawem karać polskich obywateli i grzywną, i punktami, więc mam zamiar to poćwiczyć na sobie, ale w tej sprawie byłam przeglądać akta na komisariacie, no przemili panowie funkcjonariusze, pani funkcjonariuszka przesympatyczna, no i mówi, po co im mi ta sprawa, no i tak zaczęliśmy rozmawiać na inne tematy i oni to naprawdę widzą. Nie rozmawialiśmy o tym, czy oni przyjęli, czy nie przyjęli preparatów, ale raczej na 90% tak, ale widać to, jak oni zaczynają się denerwować. Widać to, że oni widzą, co się dzieje i widać to, że to takie ich poczucie wewnętrzne sprawiedliwości, ich przysięga, którą składali, no jest tutaj ewidentnie wystawiana na taki egzamin, bo oni widać, że nie chcą pewnych elementów robić, nie chcą w tym uczestniczyć i to się będzie rozlewało po prostu. I oni tego, ci źli tego nie zatrzymają, może w ten sposób. Natomiast Kasiu, ja nie bardzo wierzę w to, że ktokolwiek w najlepszej wierze, wchodząc do tego systemu, wchodząc do towarzystwa polityków, nawet jeśli miałby to być Konrad Wallenrod, to on nie zostanie przez ten system zmielony bądź skonsumowany, dlatego że wystarczy choroba jego dziecka i
Taki polityk odda wszystko, żeby ratować własne dziecko. Chwała mu za to, że tak zrobi. Natomiast ja w związku z tym, jako jego ewentualny wyborca, zostanę jak Himmelsbach z angielskim, prawda? Po nic. Więc ja nie bardzo wierzę w to, że ten system, mając tyle narzędzi nacisku i tyle narzędzi zniewolenia, nie wykorzysta ich po to, aby swoich funkcjonariuszy nie ubezwłasnowolnić po jakichś 3-4 miesiącach, bo podobno tyle trwa wolność posła, który przychodzi jako nowa krew do tego stowarzyszenia stanowiących prawo. Więc powiedzmy sobie otwarcie, że to nie jest brak wiary w ludzi, tylko realizm. Tak, z metodami, którymi posługuje się system i tyle. Więc ja wam życzę, żebyście mieli bardzo, bardzo wiele nadziei, bo wydaje mi się, że ona się budzi z pomysłem referendum. To nie będzie tak, że ostatnia nadzieja jest w tym, żeby po prostu się zmienili na tym stołku jedni na drugich i tak co 8 lat, tylko chodzi o to, żebyśmy się uwolnili od tego, co jest dla nas opresją. I myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni i że będziemy dążyć do tego, żeby żyć w pokoju po naszemu, nie czyniąc nikomu krzywdy, bo tutaj jest granica wolności osobistej. I mam nadzieję, że Lwica Wolności Kasia Tarnawa-Gwóźdź będzie miała szerokie pole do działania. Ten pan, który zaproponował to referendum, to nie jest pan, którego nazwisko chcemy zapomnieć. Za to chcemy zapomnieć nazwiska tych pań i panów, którzy przyczaili się na Kasie i piszą jakieś straszne rzeczy. No i można ich oczywiście zabanować, wyłączyć, ale tutaj wasza rola, żebyście się sprzeciwiali. Po prostu subskrybujcie media wolnych ludzi. No i stawajcie za ich plecami, bo wtedy, kiedy przyjdzie dzwonek systemowy, to ci ludzie staną za waszymi plecami, zwłaszcza prawnicy. Także bądźmy za plecami Kasi. Ta audycja też ma na celu przypomnienie wam o tym, że jesteśmy sobie nawzajem winni lojalność. No i co? Ja cię, Kasiu, dzisiaj bardzo ściskam. Jestem ci wdzięczna, że w twoim ostro zajętym środowisku i w twoim ostro napiętym planie dnia znalazłaś czas, żeby nas odwiedzić. Ściskam cię mocno i niebawem się pewnie zobaczymy znowu, bo myślę, że teraz będzie dużo rzeczy do przekazania, bo teraz się będzie działo, jak ty sądzisz? Tak, zgadzam się. Tak jak mówiłam, to była dopiero próba generalna, teraz zaczyna się ta machina rozpędzać, więc czeka nas dużo pracy. Dlatego ja apeluję o czujność, o aktywność, o łączenie się, o to, żebyście się wspierali wzajemnie, żebyście też nie słuchali wszystkiego, co słyszycie w mediach czy nawet wśród naszych środowisk, ponieważ jest bardzo dużo fejków, więc z chłodną głową, na spokojnie, nie reagujcie nerwowo, prześpijcie się z pewnymi tematami. Jeżeli jesteście tu teraz, jeżeli nas słuchacie, to znaczy, że jesteście bardzo świadomymi ludźmi. Jeżeli takimi jesteście, to miejcie poprawkę na to, co słuchacie i słuchajcie własnego serca, własnego rozumu, bo on wam podpowie to, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest kolejną zasłoną dymną, co jest kolejnym elementem, który ma wprowadzić gniew, strach. Nie pozwólcie na to, bo to jest ich jedyna broń. Jeżeli my się nie boimy, oni są kompletnie bezsilni i bezbronni przed nami, tak jakby się wydawało, że jesteśmy my w stosunku do nich. To jest kompletna nieprawda, jest całkowicie na odwrót. Ja tutaj oczywiście zgadzam się z Moniką w 100%, więc zachęcam naprawdę do działania, bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie, milczenie jest przyzwoleniem. Wtedy oni mają zielone światło. Powiedz nie, wtedy wszystko się zmieni. No i oczywiście bardzo chciałam podziękować za zaproszenie, było mi bardzo miło się znowu z wami spotkać. No i do rychłego, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Kasieńko, ściskamy, trzymamy kciuki, jesteśmy z tobą, no i jesteśmy razem. Dziękuję bardzo. Czuj duch, kochani.